kolejne mamy artefakty. Jak myślisz, co to jest? To służyło do rozdzielania, z czego są liny? Lnu. Do lnu. Tu wkładałeś usilniane, dziabałeś, wyciągałeś, wkładałeś, dziabałeś, wyciągałeś. No, prawda. Może tak być, no ja to już na takich artefaktach nie znam. Dobra, lecimy na dół na razie. Zobaczymy, co tam jest. Tu też jest kała stromo, także... Nie, ja tam nie będę wchodziła, ja tutaj sobie wstanę jako ukrywa. Dobra, to my tutaj sobie zejdziemy. Tu jest naprawdę stromo. No, na własnej pracy, to już dopadnie. O, stary, patrz na to, co się tam stało. Wow, ktoś się ładnie dorwał. Wiesz co, sądzę, że chciał wykopać tą rurę. A ja znasz zły kawałek kliszy filmowej. O. Dobra. Kadrownicy szaleją. O, stacja elektryczna. O. No, to mi się podoba. Kabina siły. W niektórych miejscach, jak widzicie, są jeszcze bezpieczniki. Oświetlenie windy. Oświetlenie ogólne. A, widowni, sorry. Wiesz, ciężko jest nagrywać i czytać jednocześnie. Przełączniki teoretycznie działają. Poczekaj, zaraz zobaczymy, czy kopię. Miejsce fajne, dobra. Wbijamy, słuchajcie, na miejsce, gdzie jest mega niebezpiecznie, mega stromo. Te schody są słabe. Tym bardziej, że stąd się można sobie stąd wylecieć. Ty wejdziesz tam? No. Bo u mnie się budzi lęk wysokości. A ja nie mam. Co masz? Przyjdź, to zobaczysz. O kurwa. Słuchajcie, grunt to przezwycięża swoje lęki. Karol mnie zaciągnął. Ja wam pokażę, jak ta klatka wygląda z tej strony. Ona wygląda bardzo nieprzyjemnie. Jest mega wąska, nie chciałbym tam spaść. Dobra. Wchodzimy tu, gdzie Karol mówi, że jest ciemno. Cały stół do nagrań. O kurczę. I kolejne potencjometry od wszystkiego. O. Cała obsługa. Tak, to są te kurtynki, o których mówiliśmy. Właśnie. Ja nie wiem, jak się tą kurtynkę podnosi. No wiesz, one są tak stare, że może się ich nie podnieść. A tutaj mamy szpulę od taśmy filmowej. Co pisze na tej butelce? Tutaj jest kawałek taśmy filmowej. Tak, widać film na. Poczekaj, ja ci przyświetlę, może na tamtej kamerze drugie nie, będzie widać. Nie, pod... tu jest jakiś szyb naftowy? Co to jest? No ciekawe miejsce. O, wyświetlimy sobie... Tu jest cały stół do obsługi. Tak. Ty, ale poczekaj, bo to wygląda jak... To są pedały do napędu. Spójrz, tu masz napęd. Tu masz napędy do zwijania rolek. Tak. I tu masz przód. Dokładnie. I właśnie w tym momencie by cię zwijało. Ale czad. Czyli mamy całą operatorkę. O kurde. O kurcze. O kurde. Tu jest wszystko. Naprawdę wszystko. Jest dużo bezpieczników. Bardzo dużo. Tak. Taśma. Tu mam obudowę z jakiegoś starego magnetofonu Unitry. Szpulowego też. Jakieś skoroszyty, taśmy filmowe. Jest tego mnóstwo. Zobaczycie zdjęcia na Instagramie i na Facebooku. Ja wam powiem tak, Karol się ze mnie przed chwilą śmiał, że nie potrafię wejść w miejsce, gdzie jest wysoko, a on się boi wejść tu gdzieś ciemno. Nie mam zamiaru od Żula Mietka dostać w ryj. A widziałeś tu Żula Mietka? Nie, ale widziałem pełno śladów po nim, także to mnie demotywuje do samodzielnego eksploringu. Wow, w tę stronę. Dobra. Uważaj, bo tam można spaść.
A tu? Klatka schodowa. Klatkę schodową. No, dobra, idę. Dobra. Idziemy tutaj. Kama eksploruje tu. Ja znalazłem kolejny bardzo piękny kominek. Zachowany, niemalże w stanie idealnym. Okej, to wam muszę pokazać. Jak ktoś lubi bardzo stare i fajne żyrandole, to jest taki przykład. Ja sobie wrócę tu do tej sali. Wygląda jak jakaś sala aula wykładowa albo coś takiego. Tutaj na tym białym tle sądzę, że można było wyświetlać jakieś obrazy właśnie z tego zrzutnika, który żeśmy tam znaleźli, taśmę po nim. A moi drodzy, tam znajduje się ta wieża obronna, o której mówiłem. Tam też dojdziemy. No, miejsce bardzo fajne i ten charakterystyczny trzask podłogi, po której chodzę. Wow. Karol nas poprowadzi teraz do jeszcze jednej lokacji na tym piętrze. Znalazł coś fajnego, ja sobie chętnie też to obejrzę. Czaję. Spójrz, niby normalne pomieszczenia, wszystko fajnie, fajnie. A tu całkowicie wyciszone. O kurczę. O, bardzo prymitywny. Bardzo prymitywny sposób wyciszenia, bo mamy mnóstwo wytłaczanek do jajek i pełno styropianu. Także to naprawdę mógłby być jakiś akustyczny pokój. Ja nie przypuszczam, że to było... Jakąś... Nie tak, że oni chcieli to zrobić na początku, chociaż nie, po krzyżniku dziura wydaje się, że to oni chcieli. Ale są też poprzednie... A zresztą to było zamknięte w 2012. W 2012 jeszcze chyba coś funkcjonowało. No, ostatnie te ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Przed nami... Przed nami kolejne piętro. Ten budynek jest tak, kurczę, wielki. Ej, patrz, tu były kraty wstawione. Tak, czyli tutaj albo było coś wartościowego... Albo pomieszczenia gospodarcze. O, pomieszczenia gospodarcze. Lamperia jeszcze na tych. O, i boiler. Generalnie... Znajdujemy się już na dachu tego, czy strychu, poddaszu tego pałacu. Ty, stary, mówiłeś o tych, zobacz na te drzwi. No, okute kratą. Okute kratą. Ale to jest zrobione przez jakiegoś łaziora, stary. Tak, zobacz, on tu musiał spać ktoś. Tak. Bo zobacz tutaj. No, z tego gościu zrobił pokoik. Legowisko. Dlatego mówię, ja się nie boję chodzić w kiepskie miejsca. Ja nie chcę dostać pod jeziora w pył. Dobra, dobra, ty się tu nie usprawiedliwiaj się teraz. Tak, tak, tak. Wiecie, on chce wyjść, że on jest taki twardy. Dobra, kolejne miejsce na strychu. O! Kolejny ciekawy artefakt. Tu, jak widzicie, mamy mundury Wojska Polskiego. Z tego, co Karol widzi na tym guziku, nie ma korony na orzełku. To są mundury sprzed. Czyli to jest dość stare, to jest bardzo stare. Akurat na jakiś stół pewnie, coś takiego. Ale te mundury, no to powiem ci, trochę zaskoczyły mnie w tym miejscu. Ja się nie spodziewałem. Aha, strych. Gdzie się kitrało ludzi? Na strychu. Gdzie nigdy, gdzie zazwyczaj SS-mani nie szukali? Na strychu. Bo czemu? Bo zamknięte.
No. Czuję się tego. To jest jakaś korbka do jakiejś maszynki albo czegoś takiego. Przejścia pod tym ulami. Tak, przejścia pod Ej, tym. Ty, a jak to było przykryte drewnem? Wcześniej podłoga i spod podłogi wyjęli to? Pat, 94 rok. Nauka i technika. Warszawa, piątek, 20 maja 94 roku. Ja jeszcze zrobię zdjęcie dla was tego znaleziska. Ale tu masz pełny komplet mundurowy. Tak. Ocieplacze. No wszystko jest. Grubo. Kolejne miejsce. Tutaj jak zobaczycie jest coś od ogrzewania. No i tu znaleźliśmy coś z Karolem dziwnego. To są maty. Materace starego typu jeszcze, nie? Drzwi się złamią. Okej, okay, konstrukcja drewniana też może się złamać. O nie. Tam masz starą kobyłkę taką jeszcze sportową. Czyli kolejne pozostałości po tym ośrodku rekreacyjnym, bo zobacz, tu masz te materace. Stary, to się ciągnie. No wiesz, ten budynek ma ten pałac trochę, ten wielkości, nie? Ale zobacz w ogóle, jakie tu są kotwy, jakie tu są okucia. Ale patrz, jakie tu są dziury w materiale. No. Dawaj, przejdziemy jeszcze tam do końca, zobaczymy, co tam się dzieje. A, tu już jest tyle. Wow. Czyli tu już nie ma nic. Dobra. To ja wracam. Razem. A, masz lampę? Nie masz lampy. Przejdź tu. To jak chuj. No. Jest trochę. Dobra. Kolejne poddasza. Pusto. Stop, nie wchodzić na podłodze. Gdzie? Tam miałeś na podłodze napisane. Aha. Są jakieś takie małe, tylko ten. Gospodarka. Pokaje. No. Wiesz, może obsługi pałacu. A tutaj drzwi od pracowni modelarskiej znalazłem. Dobra, wychodzimy, kierujemy się już do tej wieży obronnej, która kiedyś była obronna. Cóż, ja dziękuję za wsparcie naszego kanału przez patronów. Dziękuję za komentarze, które umieszczacie pod filmami. Jest nam bardzo miło. Czekamy na więcej komentarzy. I generalnie rzecz biorąc, fajnie, że się udzielacie też na naszym Facebooku, na Instagramie, że lubicie jednak nasz kanał. A teraz znajdujemy się w tej wieży obronnej. Jak widzicie, to jest zwykła taka baszta z bardzo fajną klatką schodową, która znajduje się tam na dole. O, klateczka nie jest za duża, za wysoka, można po niej fajnie chodzić. No i tutaj mamy przejście, a tam znajdują się dalsze części naszego kompleksu pałacowego. Dobra, wyszliśmy z tej wieży obronnej i znaleźliśmy jeszcze takie coś. Muszę wbić, słuchajcie. Dobra. To co? Skrypta! No znajdujemy się pod wieżą. Fajne skreplenia i tak dalej, ale...
fragment gipsowego odlewu płaskorzeźby i tam masz drugi taki. Oczywiście. Czy to jest ta scena, co on kreślił ręką działo? Z kosami. Bo tak. To kosynierzy są. Tak, on tutaj gasi ewidentnie ręką działo. Knot działo, no. No. Czekaj, co to było? Nie pamiętam dokładnie. Wyszliśmy już z tego obiektu, teraz kierujemy się jeszcze do jednego miejsca, które chcieliśmy wam pokazać. Tylko najpierw Karol musi sobie zjadać fajkę. Smacznego. Nie będę czekał na niego. Wejdę sobie na razie sam. Co? Ja jestem taka przypałowana. Życie. Dobra, wbijamy do tego miejsca, gdzie jeszcze chcieliśmy wam pokazać fajną rzecz. Tutaj jest kotłownia, całe serce ocieplenia tego pałacu, ale jak możecie zauważyć, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ten piec już jest częściowo rozebrany albo kurczę jest po jakimś wybuchu, bo ta blacha jest nieźle odgięta, pourywana w ogóle z całych zaczepów, ze wszystkiego. Tutaj już są wybebeszone wszystkie rury. Rury, czyli ktoś się już tu zajął. Szaberek poszedł po całości, standard. Tu już nic nie ma. Tu są tylko śmieci. I śmieci. I śmieci. Także... Moi drodzy. I z tego miejsca, z tego wyjątkowego pałacu, mam nadzieję też wyjątkowej eksploracji, was pożegnamy w tym odcinku. I cóż, widzimy się na kolejnej, mam nadzieję, super wyprawie. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Na pewno super. Dokładnie. Żegnam was, obczajcie naszego Instagrama, wbijajcie na Facebooka i lajkujcie nasze posty. Ale się wypowiedział, cześć.